Asiu, jesteśmy na pokazie mody. Jak się przygotowywałaś do dzisiejszego właśnie wieczoru, do dzisiejszego eventu? Dzisiaj znaczy fryzjer Łukasz, Gosia od make-upu, Prosecco Martini, muzyka, dobry wiesz, energia. Dobra kreacja, co mi się bardzo podobało. Tak z 2 godzinki sobie zawsze daję, żeby się za bardzo nie stresować, żebyśmy mogli powoli się przyszygować. Zamówimy sobie jaki make-up, jakie włosy, jakie buty, takie wiesz, ale dobra, fajna atmosfera, żeby już zacząć takie wiesz, pre-imprezę, żeby się czuć, że już okej, się idzie na coś fajnego i żeby być już w dobrym humorze. Ostatnio ciągle Cię widzimy w Polsce. Czy Ty w ogóle odwiedzasz LA, w ogóle męża? Dopiero byłam w LA, jestem tutaj 3 tygodnie. No to i tak długa przerwa. Tak, znaczy długa przerwa, ale już wiesz, jesteśmy razem 10 lat, to już jest przyzwyczajony. Dzięki Bogu, że jest FaceTime, jest Skype, to chociaż wiesz, możemy sobie porozmawiać i widzimy siebie, ale teraz wyszło, że troszkę wcześniej skończę te pierwsze nagrania i wrócę do LA na walentynki, to chociaż się zobaczymy, on przyjeżdża z Miami, to wiesz, będziemy spędzać taki bardziej chill out time, wiesz, pewnie pójdziemy może na jakąś kolację i z pieskami spędzimy czas, bo on też nie widział piesków, za długo pobyłam w Miami, zanim tutaj przyleciałam, to wiesz, też tęsknię za pieskami, ja też już 3 tygodnie jego i pieski nie widziałam, to będziemy mieć taki, wiesz, relaksujący czas. A to coś specjalnego szykujesz na tę okazję? Nie wiem, czy ubiór, czy... Nie, wiesz co, będę za bardzo zmęczona, ale ostatnio byłam w sklepie, kupiłam bieliznę, to będzie użyta na FaceTime, to już jak przylecę do LA, to pieski go będą, wiesz, entertainment, będzie pieski będą go tam, wiesz, przytulać i będzie zajęty pieskami, bo dawno ich nie widział, ale zanim przyjadę, wiesz, jest fajna bielizna. A ty jesteś takim typem romantyka właśnie, romantyczki? Wiesz co, nie za bardzo, próbuję nieraz, ale powinnam więcej, ale wiesz, jak jesteś takim zajętym ciągle, że codziennie masz nagrania, czy jesteś zajęta, jesteś zmęczona, to tak się nie myślisz o tym, ale wiem, że muszę, że trzeba, że zawsze kobieta musi, wiesz, wyglądać fajnie, sexy, czuć się pięknie i żeby pokazać swojemu kochanemu, że go uwielbia i że chce fajnie wyglądać dla niego.